Tadeusz Ilmer, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Śmigłu. Śmigiel wierny tradycji, nietypowej tradycji, studniówka w czwartek. Tak, jesteśmy tej tradycji wierni, a to ze względu na to, że jest to powiązane z zabawą karnawałową organizowaną przez Radę Rodziców, która odbywa się w sobotę po studniówce. Ilu studniówkowiczów, no i czy są z osobami towarzyszącymi, czy to tylko licealiści? Mamy w tym roku 42 uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego i są z osobami towarzyszącymi. W sumie na sali bawi się 84 osoby, ale taka jest liczba nie do końca, ponieważ są osoby, które przychodzą z kolega z koleżanką z klasy i single również. Marta Maciejczak. Weronika Kajewska. Patrzę na Was, dwie małe czarne, ale rozumiem, że 2 złote to nie kosztuje. No niestety nie. Kreacje niestety studniówkowe tym bardziej są drogie. No to zdradźmy ile. Ja mam pożyczoną sukienkę, więc ja nie wiem, to koleżanka kupowała. Mi się udało i ja moją kupiłam za 120, nie? Także to mało? Się udało. Można i tanio. Znaczy, to było mało, bo w porównaniu, że to było mało, tak na moje. Słuchajcie, pieniądze to jest jedna. Ile godzin przygotowuje się dama na studniówkę? Ja cały dzień, od rana. Plus kilka dni przygotowań tych rzeczy. Fryzjer się trzeba umówić i to inne. Ja od rana, od 9. Od rana. Te śmigielskie studniówki są nietypowe, bo są czwartkowe. To Wam przeszkadza? Nie. Poniedziałek, wtorek, środa, stroimy salę. Tutaj mamy próby poloneza i to jest taki nastrój, tak się czeka na ten dzień. Jest bardzo fajnie. Myślimy, że nie. A co z jutrem? A jutro do szkoły. Do której Pani im dzisiaj pozwoli, na szaleństwo? Jutro idą do szkoły, słyszałem. Tak, jutro normalne zajęcia. No dzisiaj myślę, że godzina druga to jest ta optymalna. Oczywiście jest to uzależnione od tego, jak się będą bawić. Szymczak Barbara. Dzisiaj szefowa kuchni, co na stołach? Obiad złożony z rosołu, z makaronem, ziemniaczki, pire, mięska, 3 rodzaje, suróweczki. Głodni nie będą? Na pewno nie. Tradycją tych śmigielskich bali jest również to, że specjalnie stroicie salę. Miał wyjść Las Vegas. Wyszło troszeczkę mieszanki właśnie z pokerem. Las Vegas, karty, gry, hazard, fantazja młodzieży.